Ekstra, to już jest kuźwa zimne. Cudownie. To nie ma prawa wyjść. Cześć, witajcie na kanale Ogarnąć Życie. Dzisiaj będziemy ogarniać lodówkę, ponieważ dzisiaj jest wtorek, więc jutro rano pewnie standardowo bym szła do sklepu, bo minął już tydzień. Ale że mam jeszcze trochę rzeczy w lodówce, stwierdziłam, że zrobimy challenge, czyli wytrzymamy trochę dłużej. I żeby to zrobić, to muszę upiec bułki, bo skończył mi się chleb. Będę robić je po raz pierwszy w życiu. Ciekawe, co z tego wyjdzie. Zobaczymy. Na razie wstawiłam ziemniaki na obiad. Mam rybę jeszcze. Paluszki rybne do tych ziemniaków się rozmrażają. I mam mleko do bułeczek i zapomniałam je wyciągnąć chociażby. I będę... Znaczy, powinno być ciepłe, więc trzeba je jakoś podgrzać. Tylko, że jedyny garnek, taki mniejszy, jaki mam, jest teraz zajęty przez ziemniaki, więc nie wiem, albo to przeleję do szklanki, potrzebuję tylko pół szklanki. Do szklanki położę na kolor... Nie, czekaj, to je... Nie. Nie wiem, co zrobię. Chyba poczekam na ziemniaki, jeszcze zrobią. Miałam zrobić dwie rzeczy na raz i wracać do nauki, bo mam strasznie dużo rzeczy do zrobienia teraz. Nauka, kolosy, jedna praca, druga praca, także... A jeszcze sobie umyślałam, że teraz będę ogarniać lodówkę I ja nie wiem, jak ja to ogarnę. Nie ma to jak mieć kanał o ogarnianiu życia i nie ogarniać życia. No i gotowe. To jest mój pierwszy posiłek od 7 rano, kiedy jadłam śniadanie. Więc bardzo się cieszę, że mogę w końcu coś zjeść. A tutaj mam przepis na bułeczki, które będę zaraz robić. I będzie w opisie. Ekstra, to już jest kuźwa zimne. Cudownie. Dodamy ciepłej wody trochę. Tak. To nie ma prawa wyjść. Za dużo wody. Cudownie. Bam. Półtora łyżki. Mleka w proszku. To jest coś, co akurat miałam. Jakimś cudem. Ile? 7 łyżek cukru powaliło was? Nie mam tyle. 3. Nie ma opcji więcej. Aha, czy to już jest tyle? To już jest spoko. Mamy ciasto. Wymieszać jeszcze. No i syf odhaczony. Postawiłam przy kaloryferze, może zacznie rosnąć, bo na razie nie rośnie. Dobra, ogarnęłam z filmikiem, że to wcale nie powinno jakoś specjalnie wyrosnąć. Bo to są drożdże instant. Nigdy nie używałam, ale okej. Okay. I teraz mamy tu wsadzić masło, którego nie mam, więc wsadzę olej i zobaczę, co się stanie. Troszkę. Nie wiem, co z tego wyjdzie! I za tak, tak, nie wiem, jeszcze raz robię bułki. Czekaj, to ma jeszcze rosnąć? 60 minut? Nie wiem, co robicie. No dobra, 60 minut. I to są, słuchajcie, efekty tej cudownej chwili, którą widzieliście wcześniej. Fartuch sobie już szczepałam, to jest podłoga upieprzona. No. Wracamy, słuchajcie, po godzinie. Patrzcie, jak to super wyrosło. Kurde, kozak. Równo to nie wyszło. Wyszły kompletnie nierówne, ale uznajmy, że się nic nie stało. Bo kurde, gdybym ja to wcześniej obejrzała bardziej uważnie i wiedziała, że to tyle będzie trwało, to nie wiem, czy bym się brała za te buki.
No dobra, to ja już uformowałam bułeczki po raz drugi. Teraz je zakryję ścierką i będziemy czekać kolejną godzinkę, aż wyrosną. Pycha. Muszę tylko pamiętać, że ten piekarnik jest zimny i trzeba rzeczy wyciągać trochę wcześniej. W ogóle, słuchajcie, ogarnęłam w trakcie, jak te bułki się piekły, że ja dałam mniej cukru. Mi się wydawało, że 7 łyżek to za dużo. A drożdże potrzebują cukier, żeby dobrze rosło. Brawo ja. Że polecam się dobrze wyspać, zanim się robi takie rzeczy jak bułki na przykład. Mniam. Dzień dobry, witam w dniu, w którym miałam iść do sklepu, ale do sklepu nie idę. Na śniadanie będzie jajecznica na oleju, bo nie mam masła. A podobno w sumie smażenie na maśle też nie jest zdrowe, więc chyba lepiej tak. Tu mam trochę jeszcze jajka ze smarowania wczorajszych bułek. To jajecznica. I gotowe. Oczywiście z moją bułeczką. Chciałam wam powiedzieć, że widzę po statystykach, że oglądam je znacznie więcej osób niż subskrybuję, więc jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, to zostawcie suba, będziecie na bieżąco, najlepiej z dzwoneczkiem. Nie przegapicie żadnego filmu. A mi będzie bardzo miło i będzie to taka kolejna dawka motywacji. Dobra, mnie coś rozmroziło. Śmietnik się rozmroził trochę za bardzo, taka pupka się zrobiła, ale trudno. Ale to jest kolejny raz obiad pod tytułem zmieszam co mam i zobaczę co wyjdzie. Obiad gotowy, może nie wygląda jakoś bardzo zachęcająco, ale no, z tego co spróbowałam to miam. I co ja tu dałam? Ja tu dałam mięso mielone, ziemniaki, szpinak mrożony i trochę przecieru pomidorowego. No i przyprawy. Dzisiaj na obiad bieda pizza trzyskładnikowa. Mamy tutaj tylko paprykę, szynkę i tuńczykę. Nie wiem, czy papryka i tuńczyk to dobre połączenie, no ale się przekonamy. A tak wygląda po upieczeniu. Jest większa od talerza. Słuchajcie, nie spodziewałam się, ale ta pizza była naprawdę zajebista. Dam wam link do przepisu na ciasto w opisie. Myślę, że to już będzie koniec tego filmu, bo już mam na tyle mało rzeczy w lodówce, że jutro rano wybieram się do sklepu. Dzięki za oglądanie, jeśli się podobało, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentarz możecie zostawić. Także ja się żegnam z wami. Widzimy się w następnym filmie, który będzie nie wiem kiedy, ale mam nadzieję, że niedługo. Pa! O, jeszcze jedno. Jak dotarliście do końca, to napiszcie w komentarzu pizzę z tuńczykiem. Pa, pa!